Cześć wszystkim! Znowu Pony 7. Dalszy ciąg Pillars of Eternity. Dobra, nie powiem na was. Dobra, próbowałem i postanowiłem dokonać pewnych zmian w drużynie na czas walki ze smokiem. Tak, po pierwsze wywoliłem Łotrzycę i wziąłem Kanę. Kana ma coś takiego jak zaklęcie Bestia Grimska oddechem rozjaśniła noc. W każdym razie to jest przywołanie smoka. Albo z nieba, nie draka jakiegoś. W każdym razie on bardzo się przyda podczas walki, żeby szybciej Kana mógł przywoływać tego smoka, żeby stworzyłem mu nową pieśń, która zawiera się tylko z jednej pierwszopoziomowej strofy. Pierwszopoziomowe strofy dużo szybciej się rzucają. Dzięki temu śpiewając tą pieśń, Kana będzie najszybciej możliwie otrzymywał strofy i najszybciej możliwie będzie mógł przywoływać kolejnych smoków. Ten smok nam się przyda, ponieważ on zadaje całkiem fajne obrażenia, a ponadto pomoże nam w tankowaniu adrowego smoka. Generalnie adrowego smoka nie da się stankować. On zadaje tak duże obrażenia, że prędzej czy później zabije tanka, więc dobrze by było, żeby zabijał coś, co możemy ponownie przywołać, a nie naszych członków drużyny. Okej. Okay. To była pierwsza zmiana. Po drugie, wszystkim wyekwipowałem arbalesty oraz arkebuzę do walki. Ponieważ smok ma tak duży pancerz, że musimy zadawać maksymalne możliwe obrażenia jednym ciosem, żeby w ogóle mieć szansę się przez niego przebić. Więc musimy mieć bronie, które mają maksymalne zadawane obrażenia, niekoniecznie szybkość ataku. Po drugie, chcemy tylko, żeby tylko jedna osoba stała przy smoku, mianowicie tank bądź przywoływane stwory. Dzięki temu jest mniejsza szansa, że on zwajpuje całą drużynę tymi swoimi oddechami, które naprawdę jeden oddech potrafi całą drużynę zmieść od razu. Więc tak, chcemy, żeby tylko jedna, ewentualnie dwie osoby stały przy smoku, a reszta ma się trzymać z daleka i pluć w niego czym potrafi. Okej. Okay. Po trzecie, przygotowałem kilka zwojów, m.in. zwój paraliżu. Nie miałem ich zbyt dużo, nie chciałem mi się chodzić do miasta, żeby kupować dużo. Generalnie jest taktyka, żeby kupić ile się da i spamować nimi i próbować przebić się przez odporność smoka i to może pomóc w walce. Ponadto przygotowałem również zwój waleczności oraz zwój ochrony. Okej, dobra. Mam tutaj jeszcze huragany, tak, które mogą się przydać, chociaż średnio, ponieważ one zadają głównie odprężenie od ognia, a smok jest cały czas odporny na ogień. To chyba również się zmieniało z różnymi wersjami, ponieważ w starszych wersjach chyba smok, tak oglądałem na internecie nagrania z walki, więc chyba w starszych wersjach smok nie był odporny na ogień i na elektryczność, dopiero w nowszych wersjach gry to dodali, więc to jest znaczne utrudnienie. Okej, po trzecie, jeszcze jeden z arkebuzów zakląłem, żeby dawał obrażenia od zimna, tak na wszelki wypadek. I po czwarte jeszcze zamieniłem zbroję dla Paladyna na Adra Arquest, to jest zbroja, która daje drugą szansę. Musiałem ją zaklęć do znakomitej jakości, ponieważ była tylko solidna, więc miała mniejszą redukcję obrażeń, więc ją zakląłem, żeby nic nie stracić na pancerzu. I na pewno to się bardzo przyda podczas walki, ponieważ bardzo łatwo paść przy kontakcie ze smokiem. I tak, nasz paladyn będzie tankował. Podczas walki zamienię mu tarczę na ukojenie i fana Bringera, ponieważ to daje obronę przy ogłoszeniu i obronę przy powaleniu. A smok cały czas będzie próbował powalać, a te jego adragony również będą ogłuszać. Więc to chyba tyle moich przygotowań. Troszkę mi to zajęło czasu. Tak, teraz będę próbował walki ze smokiem. Może mi to zająć długo czasu, więc po prostu wytnę ten kawałek, który mi się uda. I po prostu wstawię jakiś komentarz później po walce. Okej, więc widzimy się w walce. No i dobra, jesteśmy przed samą walką. Pierwsze podzieliłem drużynę na dwie grupy.
Tak. Pierwsza jest tank i reszta drużyny. Po pierwsze chcę, Fajne. żeby... Tak, Paladyn zaaktywuje rozmowę. Tak, wysłałem go na maksa na północ, żeby odciągnął smoka właśnie na północ. Dzięki temu moja drużyna będzie mogła przebiec na południe, niedostrzeżona. Do you want Tak, me? Yes. rozmówki, How rozmówki. fortunate you are. Don't Bla, bla, lie. bla. Dobra, wziąłem dalej tą opcję Yours. ze stanowczością. Bardzo nam się spodoba. Okej, dobra. Paladyn bierze, ściąga na siebie uwagę, resztę drużyny idzie na dół. Ponieważ chcemy po pierwsze wykończyć jak najszybciej się da addy wszystkie. Okej, tutaj są te Xauripy. Tutaj jest sporo kapłanów. Oni nie są zbyt groźni, ale bardzo by nam przeszkadzali tymi swoimi przewróceniami i tak dalej. Więc jak najszybciej trzeba ich się pozbyć. Dobra. Okej, porzucamy parę zaklęć. Bardzo ważne jest, żeby rzucić odporność na strach, właśnie What? modlitwa o rozwagę, ponieważ smok cały czas rzuca przerażenie, którego nie da się obronić, on ma za dużą celność z tego. Okej, a Paladyn trochę oberwał, więc zarzucę mu parę potek, żeby przeżył jeszcze dalej. Dobra, wracając do walki. Tak, musimy zarzucać sobie cały czas odporność na strach, ponieważ nie da się uniknąć tego przerażenia od smoka, ona ma za dużą celność, a zmniejsza to bodajże nam celność o ponad 15, więc to jest duża różnica, a to nie jest trudny czar do rzucenia. Więc dobra, zajmuję się tutaj. Okej, tutaj mały krzyk. To je pozabijać jak najszybciej i potem wracać, pomagać Poledonowi. Okej, tu Hey było. there. Bardzo świetnie się zdarzyło. Okej, dobra, Paladyn jest przewrócony, więc mam nadzieję, że jeszcze przeżyje troszkę. W każdym razie, smok bardzo szybko sam Adragny wykończył, więc to było bardzo szczęśliwe. Gdyby to się nie wydarzyło, one potrafiłyby ogłuszać Paladyna oraz albo nawet go zdominować, więc bardzo potrafiłyby nam napruć krwi. Więc dzięki, smok. Okej. Kana już załadował strofy, więc kiedy tylko załaduje 5 strof, od razu rzucamy przywołanie smoka i jedziemy się z nim bawić. Okej, dobra, Paladyn jeszcze żyje. Mógłbym go teraz, o tak Hey właśnie, there. nie był w zwarciu, więc mogłem go odstąpić bez ataku otrzymywania. Niech trochę się podleczy. Following Dobra. only. Jeszcze tutaj jest jeden do ubicia, Xaurip, i bierzemy się za smoka. Atakuję go z dwóch stron, żeby dać mu debuff na poflankowanie. Co chyba bodajże zmniejsza mu odbicia, więc może się przydać. Okej. Dobra, niech drużyna tutaj teraz, niech wszyscy atakują smoka. Tak, ty zmień broń, Eder. No i dobra, jedziemy. Trzymam cały czas tą pieśń, żeby mieć naładowane strofy. Okej, rzucę buffy na celność. Okej. Tak, i tutaj zwój celności. Kto nie ma żadnych zwojów, niech atakuje smoka. Okej. Paladyn jeszcze żyje. Okej, oflankowanie. No to jedziemy. Okej. Ty, Alot, co możesz robić? Właśnie nie pamiętałem, czy smok ma odporność na ogień. Okej, dobra. Tu jest ten rzucam zaklęcie. Zapomniałem, jak ono się nazywa. Odkrycie słabych stron. W każdym razie smok bardzo często będzie odporny na to zaklęcie, ponieważ on ma dużo obrony, ale będziemy rzucać je do skutka, aż uda się wejść. To znacznie mu zmniejszy redukcję obrażeń i powinno go pomóc w zabiciu. Okej, dobra, Paladyn się podleczył. Teraz dam mu potkę, która jeszcze zwiększy dodatkowo jego wytrzymałość. Ale i tak, otrzymał cios ogonem i padł? Tak. Padł, ale chyba zadziałała zbroja z drugą szansą. Tak, smok ma uderzenie od frontu, atakuje swoim kwasem oraz uderzeniem o skrzydłami, od tyłu atakuje uderzeniem ogonem. Okej, dobra, tutaj chyba udało mu się odeprzeć smokowi, więc rzucam jeszcze raz do skutku, tak jak mówiłem. Dobra,
Paladyn jest zwarć, więc nie może odstąpić, ale używam potek, ile mogę. A resztę niech atakuje, ile może. Okej. Dobra. Smok padł, więc przywołuję kolejnego. Tak, oletem rzucam również tą chmurę morową, ponieważ bazowe obrażenia to jest jedyne, na które smok nie ma tak odporności. Rzucam również ognistą kulę, bo gdzieś na internecie pisali, że to dragony dają mu odporność na ogień. Okazuje się, że nie. W tej wersji smok ma odporność na ogień całkowitą, niezależnie od tego, czy są dragony, czy nie. Więc chciałem to przetestować, ale okazuje się, że tak. Okej, dobra, zeszła nam odporność, tak, zeszła nam modlitwa o odwagę, więc rzucam ją znowu, żeby nie mieć kar do celności. I dalej rzucam morowe chmury, ile wlezie. Tak, ponieważ weszło odkrycie słabych stron, więc widzicie, że smok ma dużo mniejsze redukcje obrażeń. Okej, dobra. Wszyscy atakują. Próbuję jeszcze tak to rzucić. Naszą minie smoka, no przydałoby się. Zmniejszyłoby jego szybkość i tak dalej. Ale odporność na wolę będzie musiał przetestować kapłan. Okej, spróbujemy, czy to wejdzie. Okej, jak widzicie, no bohaterowie czasami chybiają, czasami drasną go ledwo smoka, ale kawałek po kawałku w końcu daje im się go trochę podciachać, okej, ale to niech się trochę cofnie, tak, ponieważ smok zaczął atakować Drake'a, drakona, a więc duża szansa jest, że mógłby go tam mieć zasięg na niego. Okej, dobra. Spadł kolejny smok. Więc czekam na 5 strof. I ukany i przywołuję kolejnego. Okej, dobra. Nie to, to. Dobra. Paladyn może przez jakiś czas tankować smoka, ale nie jest odporny na jego właśnie dmuch. Podmuch. Okej, dobra, rzucam koronę wiernych. Ona daje spory bonus do percepcji i do celności. A celność jest nam potrzebna do wszystkiego, ponieważ smok ma duże obrony na wszystko. Okej, dobra. Rzucam jeszcze raz odsłonięcie. Okej, paladyn padł. Znowu od uderzenia ogonem. Tym razem już chyba nie wstanie. Okej, więc trzeba być uważnym. Okej, rzucam jeszcze raz błogosławieństwo. I teraz smok będzie już naszym jedynym tankiem. Więc mam nadzieję, że uda nam się. Przywołuję jeszcze parę stworzeń z przedmiotów. Co prawda te żuczki nie mają zbyt dużo wytrzymałości, ale kiedy smok padnie, dadzą mi ono wystarczająco dużo czasu, żeby przywołać kolejnego. A więc rozstawiam je dookoła, żeby smok nie mógł wszystkich zgarnąć jednym atakiem obszarowym. Ponadto jednego wysyłam na tył, żeby dalej oflankować, żeby dalej mieć bonus za oflankowanie smoka. Okej. I strzelamy dalej. Okej, dalej masz odsłonięcie, więc dalej rzucam morową chmurę. Okej, i już jest blisko. Okej. Na szczęście smok jeszcze żyje, tylko go przepowalił uderzeniem skrzydeł. Okej, i jakoś poszło, ośle. Jakoś poszło. Okej, dobra. Gdybym chciał podsumować tę taktykę, to głównie ona polegała na tym, że potrzebujemy pieśniarza, który będzie nam coś przywoływał do tej walki, i potrzebujemy jednego tanka, który poza tym będzie tankował, a poza tym strzelamy i liczymy, na ile się da. Okej, dobra. No, okej, dobra. Po wczytaniu gry niestety poznikały zwłoki.
Ale cóż, trudno. Będziemy sobie siebie z tego. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Mamy smocze jajo. Stanowczość plus 3. Fajnie. Muszę się przydać przy jakichś rozmowach. Oraz adrowa smuska. Tutaj były tylko adragony. Tylko zabierzmy je szybko, co tu miały. No i dobra. I pozbierajmy tutaj cokolwiek mamy. Może znajdziemy coś ciekawego. Okej. Okay. Adra jest gładka, że ledwie możesz wyczuć ślady dłuta. Okej. Okay. Co my tutaj mamy? Rozczarownik. Potworność. Celność minus 8, obrażenia minus 33. Że co? Rozczarownik jest zachwalony był jako potężna, niezawodna broń, ale nieochronnie sprawiał zawód każdemu pechowemu właścicielowi. Jest to okropna broń, rozczarowująca każdego, kto jej użyje. Na pierwszy rzut ataku wydaje się być solidna, ale po bliższym przyjrzeniu widać, że została kiepsko zaprojektowana, jeszcze gorzej wykonana. Zdarza się, że ktoś zauważa niedoróbki, ale mimo to próbuje jej używać, mając nadzieję, że twórca broni pod pozorami marnego rzemiosła ukryje niezwykłą moc. Niestety tak nie jest. Okej, czyli śmieć. Dobra. To idziemy dalej. Adrowy paznokieć jest twardy i gładki jak stalowa pęż. Okej. Okay. Tutaj były te ksauripy. Troszkę miały klejnotów. Poza tym nic ciekawego, dobra. To chyba tutaj idziemy, co? Przynajmniej nie widzę żadnej innej ścieżki. Okej, okay, Kana chce z nami pogadać. Może pogadajmy z nim teraz. Twist the soul, and yet I felt more sadness from him than anything else. Ta. Pomyśleć tylko, że zbudował całe bezkresne ścieżki tylko po to, by ponownie ujrzeć syna. Nie wiem, czy mogę go za to winić. Cały czas nie mogę się zdecydować. Poczucie straty nie usprawiedliwia dręczenia innych. Nie, masz oczywiście rację. Ech, w ciemności łatwo jest uwierzyć, że twoja świeca płynie jaśniej od innych. Ale mimo wszystko, żal mi go. Dziękuję, że mnie wysłuchałeś. Co mogę dla ciebie zrobić? No okej. Okay. Niewiele. Idźmy. Dobra, i co my... dobra. Tutaj ładny skarbiec. Dość złota, by spokoić nawet smoka. Czy to są książki? Tak. Każdy widzi skarb w czymś innym. Dobra, co my tutaj mamy? Mamy berło. Mistrzowska jakość. Krytyki mogą spowodować powalenie, zamiana 20% draśnięć na trafienia. Okej. Okay. Raczej nie będzie tak ładne jak berło. Ale porównajmy. Tak, 14 do 22. Troszkę większe obrażenia. No celność nie jest tak dobra. I 10% szansy rzucenia na dominacji. Plus 20% obrażeń bazowych. Nie. Bardzo ładna, ale nie jest aż tak dobra jak berło. Dobra, idziemy dalej. Co my tu mamy? Vendgar. Ok. Może się przydać paladynowi. Przy okazji. Mam tu niezły bałagan. A zaraz będę musiał to ogarnąć. Dobra. Ty zużyłeś coś, to złap tutaj. Tak, dużo przedmiotów powyjmowałem. Ale to jest kusza. Mistrzowska jakość, zamiana 10% trafi na krytyki. I tempo ataku plus 20%. Bardzo ładna, muszę przyznać. Lepsza od dobrego przyjaciela na pewno. Tak, on przyznaje świętą moc, której tak nigdy nie używam, oraz celność podczas atakowania tego samego celu, co sprzymierzeniec. Ale mimo wszystko, tak, to jest fajniejsze. Okej, okay. Czekamy się, pożegnamy się z przyjacielem. Co my tutaj mamy? Zbroje. Obrażenie zadawane na flankowanym celu plus 10%. Lekka mistrzowska jakość. Okej, okay, to się przydało trzycy. Co tutaj mamy? Tutaj mamy jakiś grimoire. Może przejrzmy go od razu. To był ten. Grimoire Minolety.
Dobra, możemy wziąć parę zaklęć o szpikulce minulety. Nie wiem, czy ich będę używał. Pomniejsze przyjęcie grimoire'u, mech. Przypominające przedstawienie, zamęt przez 7. Dobra, weźmy to. Reszta mi nie jest potrzebna. Dobra. A co tutaj mamy? Buklerz. Zobaczmy. Wkładasz rękę aż po bark, ale nie sięgasz dna. Tak. Skarb bardzo ładny. Bardzo ładny. Okej, zobaczmy. Paladynowi. Okej, zamienimy to. Porównaj. Mały wybawca. O, aura, taka sama. Wszystkie obrony plus 5 dla przyjacieli w 3 metry. Tak, ma dużo lepszą jakość. Czyli plus 8 do odbicia. Oraz ma obronę przy ogłuszeniu, obronę przy powaleniu. Wow, bardzo fajne. Bardzo fajne. Okej, to będzie upgrade. Po prostu. Okej, chyba nie ma chyba wymagania wyłącznie dla paladyna. Przynajmniej nie jest napisane o tym. Okej, więc tego przyjaciela schowamy. Raczej nikt z niego nie będzie korzystał. O, zobaczcie, jakie te arbalety są duże. Są jak przenośne kusze. Znaczy przenośne balisty. Okej. Dobra. No i to chyba tyle, jeżeli chodzi o adrowego smoka. Dobra. Myślę, że to będzie trochę krótszy odcinek. Teraz go przytnę, ponieważ muszę jeszcze parę rzeczy pozałatwiać. Muszę ekwipunek zrobić, muszę z powrotem wziąć łotrzycę do drużyny. Myślę, że również posprzedaję wszystkie cały złom, jaki tu mam i zrobię ogólny porządek, zanim weźmiemy się dalej za grę. Tak, więc dlatego skończę teraz nagrywanie. W następnym odcinku zajmiemy się ostrzem bezkresnych ścieżek, nie? Aż zebraliśmy wszystkie części, musimy tylko znaleźć kowala, który nam to wykuje. A później cóż, no... Idziemy kończyć grę, generalnie. Więc tak, będzie się działo. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!